Masz chuja do kolan. Zaliczyłeś kiedyś jakąś nauczycielkę. Jesteś królem Tindera. Nie, nigdy nie miałem... Nie, przepraszam. Miałem profil... Jesteś w konflikcie z WK. Masz bit z WK, bo tu są dwa od razu obok siebie. Siemanie, tu w dzisiejszym odcinku będzie trochę zabawy, według mnie będzie śmiesznie, mam nadzieję, dlatego że też wypiłem kawę Monstera i teraz będę pił drugiego Monstera, a jest dopiero 10. I zrobiłem na Instagramie coś takiego, wytłumaczę wam, na czym będzie polegał ten film, że ktoś pisze na mój temat jakieś przypuszczenia, a będę mówił, czy to jest prawda, fałsz, i postaram się trochę to rozwinąć. I postaram się zrobić jak najwięcej pytań w ciągu 10 minut. Lecimy. W wolnych chwilach oglądasz koty tańczące do dubstepu. Prawda, między innymi. Ogólnie lubię oglądać kompilacje śmieszne ze zwierzętami. Strasznie, strasznie mnie bawią. Chorujesz na mizantropię, PS, zaraziłem się od ciebie. Na mizantropię nie, mizantropia, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka niechęć do rasy ludzkiej, ale w tym to jest niechęć do samego siebie jako człowieka, także nie, bo do samego siebie nie mam niechęci. Masz 42 cm w łapie, blisko, 43 obecnie. Przejdziesz kiedyś na kalistenikę? Nie, już próbowałem kalisteniki w tamtym roku, przez 4 miesiące trenowałem tylko z masą ciała i nie spodobało mi się. Kiedyś byłeś gruby i grałeś w piłkę, w sensie gruby na bramkę, pozdro. Tak, zgadza się, ale też dlatego, że po prostu lubiłem być na bramce, bo no, nie lubię biegać. Nie byłeś nigdy na bombie. Zgadza się. Jesteś perfekcjonistą. Nie jestem. Masz trójkę rodzeństwa. Nie, mam tylko jednego starszego brata. Masz chuja do kolan. Nie, na szczęście nie. Wydaje mi się, że to już jest trochę inwalidztwo. Nie lubisz gotować? Lubię. Myślę, że jesteś zawsze szczery w stosunku do rzeczy, które nie pasują ci w innych ludziach. Zależy, niekoniecznie. Zazwyczaj trzymam jednak język za zębami i daję o tym znać jakby tak, wiecie, nie wprost, ale między wierszami. Przystojny, inteligentny, szczery, dojrzały, odczytany, wrażliwy, przedsiębiorczy, kreatywny, pracowity. No nie wiem, czy jestem przystojny, ale reszta się zgadza. A jeszcze skromny. Mieszkasz sam obecnie? Zgadza się. Zaliczyłeś kiedyś jakąś nauczycielkę? Nie miałem żadnego romansu nigdy z nauczycielką. Mieszkasz na Woli? Zgadza się, Warszawa, Wola. Kiedyś miałeś lepszy brzuch? Miałem. Ale cytując klasyka, nigdy nie miałem lepszego brzucha, to jebana Polska, kur... Masz jakąś rodzinę w Białymstoku? Nie, chyba że można powiedzieć o bracie z innej matki, to tak, Marcin Bajena. Przypuszczam, że lubisz dobrą łychę. Zgadza się, ogólnie whisky to jest mój ulubiony alkohol. Jesteś tolerancyjny? Jestem. Masz bardzo ładną twarz, mordeczko. Dziękuję. Masz ochotę na pizzę? Zawsze. Od momentu 30 tysięcy subów na YouTubie nie zachlałeś pały tak, że nic nie pamiętałeś. Nie pamiętam. Lubisz laski z dużym tyłkiem? Zgadza się. Wkurwia cię ludzka głupota. Nie mam nic do dodania. Szybko oceniasz innych ludzi. Oceniać to jest ciężkie słowo, ale szybko jakby łapię pewne schematy, to jak się ktoś zachowuje, i szybko mogę stwierdzić, czy z kimś się dogadam i będę no, na tych samych falach nadawał, czy nie. To jest kwestia, wydaje mi się, kilku godzin. Nie narzekasz na powodzenie? Nie narzekam. Nie jesteś zbyt imprezowy? No nie, wolę jednak spotkania w mniejszym gronie, na pewno rzadko i no nie, nie lubię imprez. Masz duże stopy. 4-4 rozmiar. Kiedyś byłeś mniej pewny siebie i bałeś się postawić na swoim. Tak, zgadza się. Jesteś egoistyczny. Nie jestem. Jesteś człowiekiem, który lubi konkrety, kiedy wszystko jest poukładane. Tak, zgadza się. Nie jestem spontaniczny, nie przepadam za spontanicznością. Lubię właśnie mieć wszystko ułożone. Może nie tak właśnie perfekcyjnie. I powiedzmy, że nie wiem, co do minuty, ale no, nie lubię nie mieć czegoś zaplanowanego. Jesteś typem samotnika? Tak. Przypuszczam, że zarabiasz około 10 tysięcy miesięcznie. Będzie coś koło tego? Będzie. Jesteś królem Tindera? Nie, nigdy nie miałem... Nie, przepraszam. Miałem profil na Tinderze, ale to było dosłownie przez 2-3 tygodnie i zrobiłem go tylko po to, żeby wygenerować większą ilość wejść na Instagram i YouTube'a. I tylko po to to zrobiłem, bo nie korzystałem... No nie. Tak na serio, jesteś na ketozie, a Robert Grin to twój mentor. Nie.
Bywasz przemądrzały i potrafisz wyśmiać na głos czyjąś głupotę. Ja nie bywam przemądrzały, tylko po prostu mam rację i tak, potrafię wyśmiać czyjąś głupotę, a raczej może nie tyle głupotę, w sensie nie, głupotę potrafię wyśmiać i nie mylić głupoty z niewiedzą, bo to są dwie różne rzeczy. Miałeś, masz lepszy kontakt z mamą niż z tatą. To jest ciężki temat, dlatego że mój ojciec jest takim, powiedzmy, człowiekiem, który generalnie mało mówi, nie ma z nim czegoś takiego, że się siedzi i rozmawia nie wiadomo ile czasu, ale tak w gruncie rzeczy prędzej bym się z nim dogadał niż z moją mamą, bo jestem do niego podobny, więc powiedzmy, że z mamą więcej rozmawiam, ale z ojcem bym się lepiej dogadał. No nie wiem, czy to ma sens. Masz 10% body fatu. Tak, tylko tego po mnie nie widać. Mało z kim dobrze się rozumiesz, wkurwia cię większość osób. Zgadza się, chociaż też ciężko powiedzieć, dlatego że stosunkowo mało osób znam i selekcjonuję te osoby, więc można powiedzieć, że większość moich znajomych to są raczej osoby, z którymi się dogaduję, a resztę po prostu, no, zlewam. Jesteś bardzo konsekwentny we wszystkim, co robisz i dążysz uparcie do celu. Nie, uparcie nie dążę, dążę powoli do celu, w sensie w granicach zdrowego rozsądku, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje i dostosowując po prostu w trakcie. Nie mam czegoś takiego, że nagle rzucam wszystko i się czymś zajmuję. Kiedyś tak było, obecnie tak nie jest. Jesteś mega śmieszny. Możliwe. Myślisz dużo o życiu, przyszłości. Tak. Praktycznie codziennie. Codziennie mam jakąś myśl na temat przyszłości, ale są to myśli pozytywne, takie budujące, motywujące. Uważasz się za autorytet w fit świecie? Tak. Bili cię w szkole? Nie, nie bili mnie w szkole. O, tutaj to jest idealne podsumowanie mnie i nie wiem, czy to ogarnęłaś. No nie wiem, jak to ogarnęłaś tak naprawdę, ale to, co teraz przeczytam, jest stuprocentową prawdą. Jesteś nieśmiały, gdy znajdziesz się w grupie nowych osób, nie angażujesz się od razu w rozmowę. Najpierw słuchasz i obserwujesz, dopiero później się otwierasz. Tak, dokładnie tak jest. Jeżeli jestem wśród nowych osób, to najpierw analizuję właśnie poczucie humoru, tematykę, to co mogę powiedzieć, czego raczej nie powinienem mówić, co kogoś rozśmieszy i tak dalej. I dopiero jak to wszystko przeanalizuję, to się otwieram i zaczynam rozmawiać. Także może być tak, że na spotkaniu, gdzie nikogo nie znam, przez 1-2 godziny prawie w ogóle się nie będę odzywał. Chyba że właśnie jak będę miał jakiegoś znajomego, to z nim. A dopiero potem zaczynam wchodzić w rozmowę. Przypuszczam, że piłka nożna to nie twoje klimaty. Tak, zgadza się, jedyny mecz... Nie, chyba w ogóle 2 mecze w swoim życiu widziałem tylko w telewizji, tak całe. A tak to totalnie nie interesuje mnie piłka nożna. Często rozmawiasz głośno sam ze sobą. Tak, dlatego że potrzebuję po prostu opinii eksperta i porozmawiać z kimś inteligentnym. Nie masz prawa jazdy. Mam prawo jazdy od 8 lat. Jesteś empatycznym i wrażliwym mężczyzną. Tak mi się wydaje, a raczej no staram się taki być i tak po prostu mam. Nie wpierdalasz się w życie innych, perfekcjonista z mega poczuciem humoru i dystansem. Tylko ten perfekcjonista się nie zgadza. Reszta tak, mam poczucie humoru, tak mi się wydaje, mam dystans zarówno do siebie, jak i w ogóle tak do życia i nie wpierdam się w życie innych. Rodzice namawiali cię na prawo. Tak, to była bardziej ich decyzja niż moja, tak naprawdę. Prawy biceps jest większy od lewego. Tu ciężko mi powiedzieć, dlatego że prawy mam dłuższy, a lewy mam krótszy, więc w lewym jest taki większy, no jest bardziej zaokrąglony. A jak chodzi o obwód ramienia, to są... Nie wiem nawet, bo nie mierzę lewego ramienia. Wolisz słone od słodkiego? Tak. Jesteś mało wylewny, jeśli chodzi o wyznawanie uczuć, tak mi się wydaje. Nie jestem. Wręcz powiedziałbym, że jak na faceta jestem dosyć wylewny, no tylko te uczucia muszą najpierw być. Przypuszczam, że masz niespełnione marzenia artystyczne. Wydaje mi się, że trochę to jest prawda, właśnie jak chodzi o muzykę zwłaszcza. I no, mam taką potrzebę, żeby coś w tym kierunku zrobić w przyszłości. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak będzie. Jesteś niezadowolony ze swojej sylwetki. To nie jest... Kiedyś byłem, w sensie miałem takie kompleksy, że źle wyglądam, bla bla bla. Obecnie po prostu wiem, że mogłoby być lepiej, ale nie... Jakby... Nie mąci mi to w głowie w żaden sposób. Jesteś uzależniony od kawy. Tak. Tak. Wolisz młodsze laski, 18+. Nie, niekoniecznie. W sensie nie mam czegoś takiego, tam wiek dla mnie nie ma zbytnio
znaczenia tak naprawdę do liceum. Umawiałem się praktycznie tylko ze starszymi dziewczynami, rok, dwa lata. Także no nie, nie. Miałeś tylko dwie kobiety w życiu? Nie, miałem więcej. Korzystasz z usług prostytutek? Nie płaciłbym nigdy raczej za seks. Na pewno nie w tym wieku. Kurwa. Jesteś szczurem wodnym. Z tego co ostatnio widziałem, to nie. Naprawdę miałem średnią w okolicach 3,75. I powiem ci, że nie wiem jak, ale trafiłeś prawie idealnie, miałem 3,72. Masz zamożnych rodziców. To jest ciężki temat, bo... W sensie, powiem tak, w mojej rodzinie, w moim domu nigdy nie było problemu z pieniędzmi, ale z drugiej strony nie było czegoś takiego, że miałem wszystko co chciałem, nie wiem, że miałem jakieś firmowe ciuchy i tak dalej. Rodzice mnie nauczyli, żebym właśnie... No, rodzice nauczyli mnie oszczędności, tak naprawdę też żyją oszczędnie jak na to, ile mogliby zrobić, zarabiać i tak dalej. Więc z jednej strony, no mam zamożnych rodziców, ale to nie jest takie wiecie, że jestem bananowym dzieckiem. Sprawiasz wrażenie zimnego twardziela, a jesteś wrażliwym gościem. Myślę, że to nie jest tak, że sprawiam, tylko to jest jakby trochę tego, trochę tego. Grasz i oglądasz siatkówkę. Nie. W szkole, to czy tak, powiem tak. W szkole, jak chodzi o właśnie gry zespołowe, to na pierwszym miejscu była koszykówka, na drugim była siatkówka. Więc w miarę nawet lubiłem w to grać, ale nie oglądałem, ogólnie nie lubię oglądać sportu, nudzi mnie strasznie. Jesteś bałaganiarzem? Nie, wręcz przeciwnie, kiedyś byłem, a teraz lubię porządek, także praktycznie codziennie coś muszę posprzątać, ogarnąć, zwłaszcza na przykład kuchnię, nie mogę mieć upierdolonej kuchni, bo mnie to irytuje po prostu i no często mam nawet tak, że w nocy po prostu zanim zasnę muszę posprzątać w kuchni, więc raczej mam porządek. Tak naprawdę czujesz się samotny? Nie. Czuję się sam czasami, ale nie powiedziałbym, że to jest to samo co samotność. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. W sensie... No nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej. Najpierw płatki, potem mleko. Tak, zdecydowanie. Dlatego, że mleka musi być 4 razy więcej niż płatku, więc tak. Jesteś rzetelny, uczciwy i lubisz bezinteresownie pomagać, o ile ktoś się czegoś nauczy. Tak, zdecydowanie. Lubię pomagać osobom, jak wiem, że są ambitne, pracowite, że coś z tego wyciągną i że mogę jakoś poprawić, nie wiem, ich jakość życia, cokolwiek. Dlatego, no nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, właśnie na przykład promować jakieś profile czy kogokolwiek, kto robi dobrą robotę i nie oczekuję niczego w zamian. Nigdy nie zerwała z tobą dziewczyna. Nie, nigdy nie zerwała ze mną dziewczyna. No nie. Masz 190 cm wzrostu. Chciałbym. Mam, znaczy no nie, może aż tyle to nie, ale mam 1,78 m. Twój e-book jest zajebisty. Zgadza się. Przestałeś być prawiczkiem przed 18 rokiem życia. Tak. Chciałbyś ślub kościelny mimo tego, że nie jesteś praktykujący. Nie. W sensie nie, jakby nie przykładam do tego zbytnio uwagi. Mało mi to tak naprawdę interesuje. Obojętne mi, czy to byłby kościelny, czy cywilny, bez znaczenia. Często budzisz się koło południa? Nie, zazwyczaj budzę się w okolicy 9, 8, bardzo rzadko 10. Jesteś w konflikcie z WK, masz bif z WK, bo tu są dwa od razu obok siebie. Nie mam żadnego konfliktu z WK, ani bifu z WK, po prostu nie mam ze sobą kontaktu, jakby no, razem z końcem współpracy skończyła się też nasza po prostu, powiedzmy, znajomość, ale no jakby rozstając się sobie powiedzieliśmy, że żadnych nie będziemy robić bifów, dram, cokolwiek takiego, więc po prostu oni robią swoje, ja robię swoje i tyle. Przypuszczam, że będziesz miał swój sklep internetowy. Tak, zgadza się, ale no nie powiem kiedy, ale no powiedzmy, no nie powiem. Trenujesz w rękawiczkach? Nie, trenowałem kiedyś w rękawiczkach, jak chyba zaczynałem ćwiczyć dopiero, aż w końcu zauważyłem, że mam gorszy po prostu chwyt w nich, bo wiadomo, są grubsze, zwiększają jakby powierzchnię dłoni i no nie ćwiczę w rękawiczkach i tak naprawdę nic mi to nie dawało, w sensie, bo najpierw używałem rękawiczek, żeby nie mieć odcisków, ale potem się okazało, że i tak w rękawiczkach miałem te odciski, więc no bez sensu. Podobno bierzesz asteroidy. Uwielbiam po prostu ten komentarz. Tak, biorę asteroidy. Wpierdalam aż tylko. Iniekcje.
Wydajesz się być zagubiony w ostatnim czasie. Nie wiem czemu, ale nie jestem zagubiony w ostatnim czasie, wręcz przeciwnie. Dawno tak nie byłem pewny tego, co robię i tego, co się dzieje wokół mnie. Ruchacz? nie, totalnie. W sensie nie rają mnie jakieś tam, nie wiem, one night standy, czy coś w tym stylu, bo no nie, po prostu to nie jest dla mnie. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. Nie wiem, ile tego było, wybaczcie, ale nie będę robił tutaj takich tych... chciałem powiedzieć czasowników, ale tych, no wiecie, że w tej minucie, sekundzie czytam takie pytanie, bo było tego po prostu strasznie dużo, bez sensu by to było. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, to zrobię, nie wiem, za miesiąc kolejne, coś takiego zamiast Q&A, żeby nie było nudno. Także zostawcie komentarz, napiszcie, co was, nie wiem, zaskoczyło, zdziwiło, rozśmieszyło, cokolwiek. Wrzućcie to na Instastory, jak mam jakąś głupią minę, nie wiem, piję sobie Monsterka, udostępnijcie dalej, dajcie lajka, komentarz, odsyłam do innych filmów. No wiecie, o co chodzi, kurwa, kod Prozis minus 10%, nie, kod Szmeksy na Prozis minus 10%, odsyłam do moich e-booków. No wiecie, o co chodzi, no pieniążki się muszą zgadzać. Także to by było tyle na dzisiaj. Pozdro! Ah!